Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No była taka grupa, no i piosenkarz Kazik. No i Kazik. Jak zwykle o 5:30 jeszcze szaro za oknami, demonstrują się po mieście. Jak zwykle się nie myłem, wyszedłem z domu na autobus, zaczekałem, gdy autobus przyjechał, ledwo wracałem do środka. To linią cała huta jeździ, kogo mnie nie spotkał. Nagle jeden krzyknął, spójrzcie w okna na wystawy cen. Patrzę, jest w sklepach ceny obniżone o 100%. Wałęsa, dawaj moje 100 milionów. Wałęsa, dawaj moje 100 milionów. Wałęsa, dawaj moje 100 milionów. No, w Ameryce teraz powinna być piosenka Biden, dawaj 100 milionów. To by była dobra piosenka, jakby ktoś to zrobił. No, Wałęsa nie odda 100 milionów. Biden oddaje 10 tysięcy. Biden oddaje 20 tysięcy za uczelnie, oddaje za szkoły. No, ale komu oddaje? Tym, co nie płacili podatków, nie oddaje tym, co nie spłacali pożyczek. Także w Ameryce Biden rozdawnictwem doprowadził do tego, że właśnie inflacja jest galopująca. Te podejście komunistyczne, że rząd może drukować pieniądze, że rząd może kontrolować inflację. No, dużo tych nowokomunistycznych ekonomistów przyszło i powiedziało, że w zasadzie rozdawanie pieniędzy nie ma nic wspólnego z inflacją. Zaczęli rozdawać. Census, czyli takie podsumowanie na 2022, był raport. Raport był i on właśnie pokazał, że cała ta pandemia doprowadziła do tego, no też polityka, też propaganda sukcesu. Teraz mówią, że ludzie przestali być biedni, no bo mają więcej dolarów. No, nikt nie mówi, że te więcej dolarów, no to może kupić mniej. I to jest właśnie, to jest... Ten bandytyzm polityczny to jest taki, że jajka 3 lata temu za Trumpa w normalnych sklepach, to jajka kosztowały mniej więcej, bardzo często można było kupić $1.20 za tuzin, $1.30, to nawet takich średnich albo nawet jumbo. Także to było 10 centów za jedno jajko. Teraz w wielu sklepach nie kupi się tuzina jajek za mniej niż powiedzmy 3,60. No to 3,60, no to inflacja jest na jajkach 300%, tak? No bo normalny człowiek to sobie popatrzy, inflacja galopująca jest na jajkach 300%. No, dochodzi do tego troszeczkę idiotyzm taki, że w 2016 roku, kiedy głosowano na Trumpa i na Clintonową, to kiedy Clintonowa, wszyscy demokraci, wszyscy komuniści, bardzo dużo polskich komunistów w Ameryce głosowało na Clintonową, to bardzo dużo polskich komunistów również głosowało w takich stanowych, w regionalnych głosowaniach, no to, bo to były takie plebiscyty, były głosowania, co zrobić lokalnie. No i w wielu stanach było głosowanie na temat wychowu kur. No i tam ludzie głosowali, że komuniści, ci zieloni jarosze powiedzieli, że kury nie mogą być chowane w klatkach. To musi być tylko wolny wybieg. No i dlatego dzisiaj te jajka kosztują 3,60, bo jest wolny wybieg plus inflacja. Tak to wszystko działa. Ludzie później się dziwią, dlaczego to jest wszystko tak drogie. No i komuniści dzisiaj Bidena mówią, że ludzie zarabiają $15. No ale ludzie jak zarabiali, powiedzmy, jak ludzie zarabiali w McDonald'sie $7 i McDonald's
McDonald's kosztował dolara, no to sobie za godzinę mogli kupić 7 hamburgerów, tak? No a teraz jak zarabiają powiedzmy 15 dolarów, a McDonald's kosztuje, hamburger kosztuje 3 dolary, no to za swoją godzinę pracy mogą sobie kupić tylko 5 hamburgerów. Także to lepiej było zarabiać 7 na godzinę i płacić dolara, niż 15 na godzinę i płacić 3. No to trzeba być debilem komunistycznym, trzeba naprawdę być wenezuelski, kretyński umysł, naprawdę trzeba jakąś podrzędną szkołę ekonomii socjalistycznej zrobić, żeby nie rozumieć tego, że nie ma znaczenia, ile się zarabia, tylko ma znaczenie, ile się wydaje i ma znaczenie, ile się odkłada. No, komuniści zrobili z tymi szkołami coś nieprawdopodobnego od lat 80., no bo w zasadzie przekonali wszystkich, że wszyscy powinni mieć wyższe wykształcenie i że wszyscy będą mieli wyższe wykształcenie, dlatego bo że rząd zapełni finansowanie tego, no to wszystkie uczelnie po prostu pompowały opłaty za szkoły, no i teraz jest parę trylionów dolarów długu, dlatego że komuniści, urzędnicy, budżetówka, cwaniacy wszyscy się ustawili i doprowadzili do tego, że już nikt nie jest w stanie tego zapłacić. I tak jak kiedyś w latach 60. ktoś szedł na studia i po prostu rodzice troszeczkę oszczędzili, troszeczkę dali miesiąc czy dwa. Ktoś pracował w czasie wakacji, sobie oszczędził troszeczkę tu, troszeczkę tam. No i w zasadzie kończył studia bez jakiegoś długu. To teraz ludzie kończą szkoły, mają długu na rok czy dwa lata swojej pracy, nie jedząc, nie pijąc, nie mieszkając i tak dalej, i tak dalej. Także to komuniści jak zwykle. Brakuje piasku na pustyni, bo to komuniści tak doprowadzili. Komuniści w Ameryce no właśnie zrobili to, żeby wygrać się wybory. Później zablokowali cały naród, 20 milionów ludzi straciło pracę. Do tej pory chyba 80 tysięcy restauracji w Ameryce jest, po prostu się zamknęło i się nie otwiera. Ludzie nie mają pieniędzy, żeby otwierać z powrotem te biznesy. Nowi się nie garną w te miejsca. Nieruchomości kosztują coraz więcej. Te wynajem kosztuje coraz więcej. Także jest duży bałagan. No ale demokraci potrzebują głosów. Demokraci potrzebują głosów. Rozdawali pieniądze. Rozdawali pieniądze. Teraz jak w Ameryce się popatrzy, no to pensja taka, czy dochód na rodzinę, czyli rodzina, no to różnie liczą tam, ale powiedzmy mąż, żona, dzieci, nie liczą ile dzieci, także household, czyli dochód domowy. No nieokreślany jest, jaki jest ten dom, no ale to taka średnia ważona, no to była 70 tysięcy, czyli w Ameryce powiedzmy 70, połowa Amerykanów ma mniej niż 70 tysięcy, a połowa ma więcej niż 70 tysięcy. No i to było mniej o 2000 niż w roku 2019. 60 tysięcy, no to można powiedzieć, no dużo i niedużo, tak? 60 tysięcy, no to jest, jeżeli jedna osoba pracuje, no to na 2000 godzin, no to ma 35 dolarów na godzinę. Jeżeli dwie osoby pracują, no to jest 17,5 dolara na godzinę. Także to nie są duże pieniądze, szczególnie, że powiedzmy za mieszkanie najem trzeba zapłacić 1300-1400, za jedzenie na 2-3 osoby na tydzień trzeba zapłacić 100-150 dolarów i tak dalej, i tak dalej. Samochód trzeba, jak się nowy kupi za 30 tysięcy, no to jest 600 dolarów przez 5 lat, jak nie ma opodatku, nie ma na jakiegoś oprocentowania, jak jakiś
stary, no to też trzeba kupić za kilkanaście tysięcy. Także 60 tysięcy to jest dużo i niedużo. No, dom powiedzmy w wielu miejscach kosztuje 350, 400, 450 tysięcy, w zależności czy tam na północy, czy na południu, czy na wybrzeżu, czy nie na wybrzeżu. No ale, ale takie były sumy. No i jednak ten zarobki spadły. Miliony Amerykanów, no to godziny były poobcinane, ludzie byli powysyłani na zieloną trawkę. Dużo ludzi zostało w domu nie pracując, bo po prostu nie było pracy. Bezrobocie w zeszłym roku to było 11 milionów ludzi. 11 milionów ludzi. Także to widać, że to no, jeżeli jest tylu bezrobotnych, no to średnia dochodu spada. Do tego dochodzi jeszcze ceny wszystkiego. Jak się popatrzy, to powiedzmy, jak ceny wpłynęły. No, w marcu 2021 ustawa była, oni rozdali 2 tryliony dolarów, także ta walka z biedą doprowadziła do tego, że dużo ludzi, którzy nie pracowali, dostawali tam 300 dolarów tygodniowo więcej na stanowo, dostawali tam nawet 600 dolarów tygodniowo z pomocy federalnych, właśnie z tych federalnych pieniędzy. Włączony był 3600 dolarów rocznie podatek, kredyt podatkowy, włączone było 1400 dolarów płatności co miesiąc na dorosłego czy na dziecko, były kartki na żywność 250 dolarów. No w Ameryce jest coś takiego, jak są kupony na żywność. No i co to znaczy? To nie jest tak jak w Polsce czy w socjalizmie było, że trzeba było mieć talent na jedzenie. W Ameryce też były talony na jedzenie, w czasie wojny trzeba było mieć talon, pokazać talon, dostawało się kiełbasę czy buty, tak jak w Polsce za Jaruzelskiego, za socjalizmu, no ale i trzeba było płacić dolary czy złotówki. Kupony na jedzenie w Ameryce to się daje kupony, dostaje się jedzenie, które jest zapłacone z rąk, z podatków podatnika. Wracając jeszcze do tych jajek i do mleka. Mleko w Ameryce to w sumie jest subsydiowane, no ale tam za Trumpa no to było około 3,70 za galon, czyli dolara za litr mleka. I to nie ma znaczenia w Ameryce tam czy 4%, czy 2%, czy 1%. To ta zawartość tłuszczu kompletnie nie gra roli. No teraz jest około 4,50 dolara za galon. Organiczne są podrożały jeszcze więcej, no bo są z reguły tam 7,58 dolarów, czyli powiedzmy organiczne jest 2 razy drożej niż normalne. Także podatnicy dokładają do opieki zdrowotnej dla wszystkich innych, te najróżniejsze subsydiowania, lecznictwa i tak dalej, to wszystko idzie w nieprawdopodobnym tempie. Zmieniono troszeczkę też opiekę medyczną i pomoc medyczną, no bo w Ameryce jest tak, że jeżeli ktoś pracuje, no to jest tak zwany Social Security, to jest 7,5% zabierają z pensji, 7,5% dokłada pracodawca, także jest 15%, także na każde przepracowanych 6 lat ma się roczną, powiedzmy, pensję. No i 1 czy 2% płaci się na opiekę medyczną i na pomoc medyczną. No ale to jest właśnie dopiero uzyskiwane wtedy, kiedy ktoś osiąga wiek 67 lat, czy tam kobieta, czy mężczyzna. Także nie można iść na emeryturę, powiedzmy, państwową, czekając na te Social Security, no bo nie ma jeszcze tej opieki
państwowej i medycznej państwowej trzeba by było samemu płacić. Teraz te parę trylionów spowodowało to, że ludzie w wieku powiedzmy 63, 4, 5 lat mogli iść, poszli na ten social security, no i podatnicy płacili za to. Tak, także to są nieprawdopodobne pieniądze, na to też poszły. Tak, średnio patrząc niższego dochodu rodziny z dwojgiem dzieci, no to mniej więcej dostawały 24 tysiące gotówki we wszystkich różnych wspomaganiach. Trzeba dodać, że w Ameryce odpis od podatku dla rodziny, no to też jest właśnie 24 tysiące, no to jak ktoś zarabia 24 tysiące z dwojgiem dzieci, no to nie zabiorą mu zero, zabiorą mu zero w podatkach. No ale z drugiej strony, jeżeli ktoś nie pracuje i dostaje 24 tysiące, no to bardzo dużo ludzi będzie powiedzmy decydowało, że nie chce pracować. 24 tysiące dla jednej osoby, no to jest powiedzmy $12 na godzinę. Także to są takie proporcje. Ustawa z marca 2020 roku, ta kongresowa, ta federalna, no to spowodowała to, że Stany nie mogły powiedzmy likwidować tej pomocy medycznej, no i nie mogli w zasadzie likwidować tego, no dlatego, że była ta pandemia. Dużo Stanów kontynuowało to wszystko. Teraz demokraci mówią, że fantastyczna sprawa jest, że w Ameryce powiedzmy milion Amerykanów, którzy nie mieli ubezpieczenia, nie mieli ubezpieczenia, to teraz ma ubezpieczenie. No, co się stało? No to się stało, że powiedzmy opieka, ubezpieczenie federalne zwiększyło się o 3 miliony. Opieka ta federalna zwiększyła się 1,7 miliona, czyli o 5 milionów. No ale te prywatne ubezpieczenia w sumie straciły 1,5 miliona, dlatego że po prostu dużo ludzi, tych prywatnych firm nie jest w stanie tego utrzymać, no bo większość firm prywatnych oferuje ubezpieczenie, no ale to kosztuje około 24 tysiące rocznie dla rodziny, z czego powiedzmy 10-20% płaci pracownik, no ale to jest duża opłata. Koszt opieki zdrowotnej tej państwowej, no to jest 33 tysiące. Także prywatne ubezpieczalnie, można uzyskać prywatne ubezpieczalnie za 24 tysiące, no ale płaci powiedzmy jakaś firma i współpłaci pracownik, no to nie jest dobre. 24 tysiące w oczach rządu, budżetówki jest niedobre. Musi być 33 tysiące za to samo ubezpieczenie, no ale w ramach budżetówki. No i później budżetówka wychodzi i mówi, że to jest ubezpieczenie zdrowotne za darmo, no i wszyscy klaszczą, mówią, że jest pięknie, no bo rząd daje. No później tylko jak się popatrzy, że bierze nieprawdopodobne podatki, no to już nikt nie patrzy. No jak się pomyśli, dlaczego ci prywatni biznesmeni nie mogą oferować tego, no bo są zapodatkowani. Także budżetówka komunizm po prostu to wszystko rozwala. No komuniści rozwinęli cały ten COVID, żeby rozwinąć, rozszerzyć te rozdawanie, tą kiełbasę na cały naród. No i teraz cały naród płaci wielką cenę, no bo w Ameryce połowa ludzi w sumie nie płaci podatków, także ta druga połowa zaczęła płacić. Także efektywnie wartość pieniądza spadła o 3-4-5%. No i najgorzej właśnie to dotknęło tych biednych, mało zarabiających.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. No posłuchamy jeszcze troszeczkę Kazika. No Biden, oddaj moje 100 tysięcy, Biden, oddaj 100 milionów, Biden, oddawaj moje 100 milionów. No i tak to komuniści żyją. Biden, oddawaj moje 100 milionów. Zdrowia dla normalnych.